Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 42. sesję Rady Miejskiej w Iławie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą Radę, Rady Miejskiej, Państwa Burmistrzów, zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestnicy 20 radnych tych. Mamy kworum i możemy podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam Pani Wiceprzewodniczącą Anetę Krzeską. Przystępujemy do przyjęcia porządku. Proponowany porządek Państwo otrzymaliście go z zaproszeniami. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku dwóch nałożonych projektów następujących uchwał. Proponuję uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2017 zadania publicznego zakazu wspierania rodziny program asystent rodziny, koordynator rodziny pieczy zastępczej na rok 2017. Ten program był omawiany na wszystkich komisjach. Ponadto proszę w trybie pilnym, takim wręcz alarmującym, wprowadzić uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości wyłożonych przez Skarskiego. Ten temat był omówiony na dzisiejszych dwóch poranych komisjach. Nie był przedmiotem dyskusji na komisji budżetu. Natomiast zreferuję to w trakcie pierwszych godzin programu. Dobrze, zanim przejdziemy do głosowania, jeszcze chciałbym prosić Państwa o wprowadzenie dwóch uchwał. Jedna dotyczy dyżurów radnych, na drugie poproszę Pana Montynęło, musimy do tym dołączyć, oraz wprowadzenie uchwały w sprawie skargi na bezczynność burmistrza miasta Iławy. Przegłosujemy po kolei. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała ten temat jednomyślnie.
o wieloletniej programie finansowej miasta. Nic nowego. Nie mamy dzisiaj na pani Janka, przepraszam, pani Ewa wyjaśniała temat. Proszę bardzo, pan przewodniczący komisji Europy. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawy. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję sobie, jeśli pani. Państwo, proszę bardzo, pani radna jest ustawiona. Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029? Wyżej wymienionym. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta. Przy 20 głosach za ustanowieniem. Zmiany w budżecie na 2017. Tutaj w sprawie zmian w statucie miejskiego
kolejny punkt to ustalenie czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Temat był również omawiany. Bardzo proszę. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę chętnych zabierania głosu. W związku z tym możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Mińsko Miłowa. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy przekształcenia 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. W związku z tym, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia 6-letnich szkół podstawowych 8-letnie szkoły podstawowe. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy zamianę nieruchomości. Temat był omawiany. Pozytywnie przyjął głos na przeciw. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Komisja oświaty. Pozytywnie przy trzech wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? To jest zamiana? Tak. O, przepraszam, to ja bym tego wyjąć. Bardzo proszę. Jak nie zostało wprowadzone, ja mam kilka uwag. W związku z tym, że ten projekt uchwały jakby nie daje nam odpowiedzi, co i za ile. Bo sytuacja jest taka, że na pewno wiemy, ile będziemy płacili za mieszkania. Bo za mieszkania, tak jak jest oferta, tutaj trzeba z materiału za metr kwadratowy tego mieszkania zapłacimy 3530, tak mam odpowiedź. A nie znamy wartości działki, którą będziemy zamienić. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy jest tak, że plan zagospodarowania przestrzennego miasta i ładu, działka dla w planie aktualnym przeznaczona jest pod usługi turystyczne. Dopiero w nowym planie, o ile zostanie zatwierdzony, działka ta przeznaczona zostanie ewentualnie pod zabudowę mieszkań wielorodzinnych. I jeżeli teraz byśmy wyceniali tę nieruchomość, czyli usługi turystyczne, to na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o samorząd, o nasze interesy są na pewno niekorzystne, gdyż usługi turystyczne byłyby wycenione dużo niżej niż zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, bo gdyż wiemy, że akurat w mieście jest boom, deweloperzy szukają tego. Co prawda na komisji, i teraz zapytam, czy pan burmistrz to podtrzymuje, na komisji pan burmistrz stwierdził, że ta zamiana będzie jakby równowartościowa, czyli bez dopłat. Bo przepisy pozwalają, że nawet gdyby to zostało teraz oszacowane niżej, to burmistrz może podnieść cenę wywołaczy. Może podnieść cenę wywołaczy. I czy pan burmistrz podtrzymuje, że to będzie jakby ekwiwalentna zamiana, czyli zamienimy to bez opłat, tak? Czyli to w związku z tym, jeżeli jest... Niech to będzie do protokołu. Tak, nie, nie, to w związku z tym, że jest to do protokołu, to ja chciałbym małą poprawkę do naszej uchwały dopisać. Wszyscy mają Państwo projekt uchwały. Ale ona już jest przegłosowana. Nie, no teraz chyba jeszcze nie było. Przygłosowana, jak była głosowana. Nie, nie. Nie, nie, nie. To na komisjach. Zamiana nieruchomości. Dlatego właśnie nie, w trakcie dyskusji przed głosowaniem. Aha, również tak. Dlatego proszę, żeby dopisać po słowie księga wieczysta numer, gdzie zamiana numer księgi. Przy czym zamiana nie może powodować obowiązku dopłaty różnicy wartości ze strony gminy miejskiej. To jest tak jakby zapewnienie transparentności, żebyśmy
nie znając wartości działki, jakby zapewnili, że ta uchwała zostanie zrealizowana tylko pod tym warunkiem, co pan burmistrz powiedział. Znaczy nie wiem, co nam poprawiło, czy taka, czy i tak, nie czasowo się takie rzeczy się stosuje. Dla mnie to jest tylko dodatkowe wyłączenie, ja nie widzę tego problemu. Tylko kwestia, czy takie rzeczy się praktykuje? Ja tak jakby po prostu spodobałem się praktykuje. Niczego to nie zmienia, to jest jakby dodatkowy warunek, że może być zrealizowana tylko bez jakby dotyczy. Tak, także taką ewentualnie małą poprawkę do tego prosimy. Jestem za, żeby nam się okej. Z tym, że chciałbym się usprawiedliwić, bo ja mimo wszystko będę się wstrzymał, już nie będę przeciw, bo nadal uważam, że samorząd miejski nie jest do tego, żeby kupować lokale mieszkalne, bo nadal podtrzymuję swoje zdanie, że kupujemy za drogo. Deweloper na każdym mieszkaniu zarabia 30%. Proszę wziąć sobie pod uwagę, że gdybyśmy zaczęli budować, to mamy około 1/3 mieszkań więcej niż kupili. Ale to jest moje, ja już kiedyś mówiłem. Proszę Państwa, czy w związku z propozycją pana radnego Kawata, abyśmy przegłosowali poprawkę do tej uchwały, mogę prosić o sformułowanie jeszcze raz dokładnie. To jest to dopisanie, ja mam tu przygotowane na czerwono dopisane. Całą przeczytać? Nie, tylko ten. Paragrafie pierwszym. Po słowa księga wieczysta numer reali łamane przez numer księgi dopisujemy, przy czym zamiana nie może powodować obowiązku dopłaty różnicy wartości ze strony gminy miejskiej. Oczywiście, okej, tylko chcę Państwu uświadomić, że pewnie za chwilę to będzie ogromne, że my tam naprawdę to żądamy dla końskich zasad. No dlatego też właśnie... Bo to jest kwota i szybko policzę te mieszkania, około 1 600 000. Żebyśmy byli świadomi po prostu, że to nic może jakby nie wiem, z drugiej strony to zareaguje, no ale ja jestem za. No właśnie o to chodzi. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zaproponowanej przez pana radnego Kawata? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę 18 głosami za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się. A teraz przegłosujemy całą uchwałę już z naniesioną poprawką, która została przyjęta. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zdrowia nieruchomości wyżej zmienionym brzmieniu z naniesioną poprawką? Kto jest za? Ponieważ nie widzę chętnych do zabierania głosu, w związku z tym przechodzimy do głosowania.
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy dyżurów radnych, czyli uchwała stosunkowo porządkowa, ale była również omawiana. Zapytam za formalności Pana Przewodniczący w opinię. Komisja pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie uchwały. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dyżurów radnych na drugie półrocze 2017 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie do wykonania na rok 2017 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, czyli temat, który wprowadzamy, został wprowadzony na dzisiejszej sesji, ale omawiany na komisjach. Komisja Prowadzkiej Społecznej wnosi o przyjęcie bez poprawki. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poproszę w takim razie o parę słów wyjaśnienia członkom komisji. Gospodarka. Proszę Państwa, zwróciłam się do Państwa z prośbą o podjęcie uchwały. Dlatego tak późno, bo w środę przewodniczącym otrzymaliśmy informacje odnośnie tego, że został konkurs rozstrzygnięty pozytywnie i po przyjęciu dotacji, zmiany w planie finansowym i przyjęcie tej dotacji, otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny w kwocie 64 778 zł. Będzie ogłoszony jutro konkurs na zatrudnienie dwóch asystentów, ponieważ mamy dwóch zatrudnionych na umowę o pracę i to będzie dofinansowanie 67% również wynagrodzeń plus te dwa stanowiska pracy, które powstają na okres od. Mamy nadzieję, że będą chętni i złożą swoje podania wraz z dokumentami. Okres, do którego będzie można składać swoje podania, będzie miał z 29, czyli za tydzień. Także zapraszamy wszystkich, którzy są chętni i mają uprawnienia do składania swoich podań na te dwa stanowiska pracy. Ponadto został jeszcze ogłoszony w środę konkurs na asystenta rodziny w projekcie Unijnego Niemalskiego Wsparcia Rodziny. Także do czwartku jest też możliwość składania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe informacje? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania na 2017 rok zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy dostępnej pod nazwą Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny i Pieczy Dostępnej na rok 2017 wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Proszę Państwa, w kolejnym punkcie mamy uchwałę, podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność burmistrza Miasta Iławy. Skarga została złożona przez mieszkankę naszego miasta. Jednakże w pierwotnym piśmie, z pierwotnego pisma nie wynikało, na czym ta bezczynność miała polegać. Prosiliśmy o uzupełnienie ponowne, dopisanie, pojawiło się ponowne pisma, ale z tego pisma dalej nie wynikało, na czym bezczynność burmistrza miałaby polegać. W związku z tym treść uchwały jest taka, jaka jest, czyli uchwała w komisji zostaje podjęta bez rozpatrzenia. Nie zostaje skierowana nawet do komisji rewizyjnej ze względu na to, że
ewentualnie nie zrobi, nie mam na pewno, że się to sprawdzę. Proszę. Panie Przewodniczący, przepraszam. Obiecałam sobie, że dzisiaj nie będę uszczegóła, ale nie muszę. Trudno jest o czymkolwiek rozmawiać, o jakiejkolwiek zaszczynności, bo zupełnie znam z zakresu spraw. Nie mamy pisma pierwotnego, nie mamy pisma wychodzącego z radusza do mieszkanki głowy. Mieszkanka, ja tak nie zbuję, że nie otrzymawszy odpowiedzi ta, która jest zapisana, zgłosiła sprawę o czynność. Nie, myśmy prosili o... Dobrze, panie przewodniczący, czy dobrą praktyką byłoby fakt, żeby radni, wszyscy radni mieli cały kompleks spraw, tak? Czyli pisma... Bo ja powiem tylko tak, my mamy projekt uchwały, naprawdę nic kompletnie nie wiemy. Nic. Byłem przekonany, że państwo otrzymali szczegóły. No nie otrzymać się. Trudno jest debatować na jakikolwiek temat, jeżeli tak naprawdę nie zostaliśmy z tym zapoznani. Więc prosiłabym, może 5 minut przerwy i zapoznali się z sprawą i wtedy będziemy debatowali na ten temat. Dobrze, tak? Nie ma sprawy. Ogłaszam 10 minut przerwy, bardzo proszę. Proszę bardzo, zamiany obrady. Mieliście państwo możliwość zapoznania się z treścią skarg oraz w sumie z korespondencją wzajemną, gdzie to, o czym mówiłem, prosiliśmy o uzupełnienie, prosiliśmy o doprecyzowanie i właściwie, no tak jak tu w rozmowie z kuluarowej, z kolegami, no wszyscy stwierdzamy, że nawet jeżeli te treści odzwierciedlałyby prawdę, no to jednak nie dotyczy to nas, jest to nie do tego organu, bo nie możemy zajmować się sytuacją do sąsiada, to są tego są odpowiednie organy, tak zwane organa ścigania, które się powinny zajmować i do tych organów powinna pani kierować swoje pretensje. Ale oczywiście, jeżeli chcecie państwo jeszcze zabrać do głosu, bardzo proszę w sprawie tej uchwały. Nie widzę, wobec tego biorę życzę państwu swoją opinię w głosowaniu. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie skargi na wystąpienie burmistrzane z tej ławy wyżej wymienionej, czyli kto jest za? Tak, za odrzuceniem. Za pozostawieniem bez rozpatrzenia, ponieważ mimo kolejnych pism o doprecyzowanie na kolejne nie mają. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa wstrzymał się od głosu? Opinia obecnej. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła i tak uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zbycia własności nieruchomości położonej przy ulicy Suchackiego. Sytuacja jest, temat jest zupełnie świeży. Był omówiony na dwóch komisjach. Wiem na pewno, że nie był omawiany na komisji gospodarczej. No z prostej przyczyny, ponieważ temat pojawił się już po terminie na tej komisji. Nie ma pana przewodniczącego i nie ma pani przewodniczącej komisji. No, jest pan przewodniczący, bo na pewno będzie opinia jego potrzebna. Panie burmistrzu, bardzo proszę jeszcze raz o krótkie zreferowanie. Ja dzisiaj rano spotkałem się zaraz na początku mieszkańcem, uprzedzony pod telefonem w środę z panem starostą powiatu Jowskiego i z panem radnym na odnośnie dyrektora Departamentu Geografii, Geodezji, tak dalej, z panem Szarem Kabatem i omawialiśmy kwestię takich podobnych zwrotów, jaki nastąpił, jeśli chodzi o realizację inwestycji na zasoba zespołu szkół mechanicznych przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Nie, przepraszam, wszyscy będą zdawali. Ja tu wychodzę w szczegóły, w każdym razie pojawiła się taka sytuacja, że wymaga to nowego myślenia i takiego błyskawicznego działania, jeżeli chodzi o struktury powiatowe, ponieważ od lat mają tam ogromny problem z zasobami, które do tej pory zajmuje szkoła podstawowa specjalna nr 6 z panem zespołem pracowych szkół wychowawczych. I problem polega na tym, że wykorzystując jeszcze te wiatry europejskie, te biegły skarbiczne muszą kontynuować dzieło w postaci odtworzenia nowego obiektu. Zwrócili się
wykonywany z tych szuwarów, którym się wydobywała taka, taka przestrzeń. Kłopot polegał przez chwilę z tym, że my w studium uwarunkowań i w przyjmowanym planie jeszcze w perspektywie historyczno-grudniowej zrezygnowaliśmy w tamtym miejscu z terenu światowego na rzecz terenu turystycznego. Ale analizując sytuację do końca, to nie za nas sprawa, że się święci z punktu widzenia miasta, więc możemy się zaszczytować bardzo elastycznie. Jeżeli Państwo w powiecie, starostowie i całe służby zdążą doprowadzić do tego, by dostać pozwolenie jeszcze w przypadku prawa miejscowego, jakie obowiązuje, czyli tam przestrzennego, który będziemy przyjmować dopiero na koniec roku, to nie ma przeszkód, żeby ten teren na cele oświatowe przekazać. I podkreślam jeszcze jedną rzecz, bo się z takim pytaniem spotkałem się na połączonych komisjach. My nie handlujemy tą ziemią. To jest temat o charakterze wartości dodanej. Jest to rzecz dotycząca każdego krajobrazu światowego w mieście, które nie odłączą elementami też zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi. Takie są oczekiwania środowiska, jeśli chodzi o nauczycieli, rodziców dzieci. W związku z tym chcemy ten teren przekazać na cel oświatowy bezpłatnie, to znaczy na zasadzie drodze darowizny na rzecz powiatu polskiego. Oczywiście będziemy sobie tam później gawędzić, co jest możliwe, jeśli chodzi o awryś w sposób honorowy, co nas interesuje, jeżeli chodzi o zasady powiatu, ale to jest zupełnie inny temat. Ja nie chcę, żeby było przymiotem siłom zbinowanym, bo nie ma takiej potrzeby. W związku z tym apeluję do Państwa, żeby chętnie błyskawiczny, dlatego że czas koni, jest to wyścig czasem absolutnie, żeby mogli spokojnie zagranowie i tam Państwo pracować nad koncepcją, nad dokumentacją, żeby umożliwić się zbycie tego terenu na rzecz naszych powiatów. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna. Jest mi bardzo bliski i nie wiem, czy dzieci nie bardziej dzisiaj nie mam władzy, bo mam wskazane i tylko mnie raz prowadzi i nie odpowie. Czy szkoła podstawowa numer 6 na Kościuszki będzie stała się przymocowana na nowego budynku, tak? Znaczy, może inaczej, ja opowiem tylko po jakich informacji zasięgną na pana starostę. Tak, a my budynek zostanie opuszczony. Czy zespołu szkół im. Konstytucji 3 maja jest zespół szkół placówek wychowawczych? Czy to ta instytucja również zostanie przeniesiona do nowego budynku, czy... Bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba prawie wybrał projekt, miała być nadbudowa szklana. I czy minister tego zespołu zostaje na swoim miejscu, czy przenoszona jest na ulicę Słonarskiego? Czy sytuacja, jest dynamiczna. Generalnie wygląda w ten sposób, że rzeczywiście miała być robiona nadbudowa na zespołem szkół Konstytucji 3 maja. Niestety były dwa przetargi. No i jakby sytuacja jest taka, że powiat ma określone pieniądze na te, a wykonawcy sobie życzą dużo, dużo więcej. Sytuacja na rynku budowlanym jest jakaś bardzo dziwna i wszyscy sobie żądają dużo, dużo większych pieniędzy. W związku z tym powiatu niestety, bo tam wchodzi naprawdę dosyć duże pieniądze. W związku z tym, nawet na tej inwestycji, na przykład dotacja, którą powiat uzyskał około 5 milionów, ale prawdopodobnie wszędzie będzie jeszcze chyba jeden przetarg, ja się tym do końca nie zajmuję. Będzie chyba jeszcze jeden przetarg, ale prawdopodobnie z małą szansą powodzenia. W związku z tym padła propozycja, istnieją szanse uzyskania jeszcze środków europejskich, jak mówi burmistrz, żeby postawić obiekt parterowy, nową szkołę, nowy zespół obiektowy. Docelowo najpierw szkoła, później zespół, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy będzie do końca przeniesienie z Konstytucji 3 maja, nie potrafię tego powiedzieć, bo się tym nie zajmowałem. Prawdopodobnie tak, bo jeżeli powstanie tam duży obiektowy kompleks i rzeczywiście przystosowany dla dzieci, częściowo niepełnosprawnych, to myślę, że... Ale istotą jest, żeby wybudować nowoczesny obiekt tego typu od początku i myślę, że z wykorzystaniem się. Proszę bardzo, pan przewodniczący komisji. Ja chciałem dopytać, w ogóle uważam, że jeżeli powiat stawia do miasta wniosek o przyznanie gruntów, powinien być tu z powiatu, który nam tą koncepcję i zasady przekazania tych gruntów w sposób jednoznaczny wytłumaczył, czyli to dla mnie niejasne. Druga sprawa jest taka, otóż jeżeli decydujemy się przekazać te grunty z zasobów powiatu bezwarunkowo, to co wtedy, kiedy ta inwestycja z jakichś przyczyn nie będzie? Więc co z tymi gruntami? Proszę Pani. Także ustawa to jasno reguluje. Tak spisaliśmy tą uchwałę, że w przypadku inwestycji
realizacji następuje zwrot tego terenu. Także nie ma tu żadnego zagrożenia. To jest jedna rzecz. Nie po prostu jest niezręcznie się wypowiadać na tematy, którymi ja nie będę starał się zajmował. Powiem tylko z tego, co mówił pan starosta, to mówił wyraźnie o tym, że chcą iść w kierunku parterowego budynku i bardzo dobrze, bo bardzo dobrze, to jest na tym polega. A oprócz tego elementu tego terenu, skąd te 1,5 hektara, powiem się, że jakieś założenie ogrodowo-parkowe, jakaś odbyta przestrzeń i tak dalej. My sygnalizowaliśmy, że chcemy nawet utracić, gdyby obserwować nam rozwój tej jednostki, to mamy się tam zadaczy, które na dzisiaj zadaczy tam w jego rodzinnych, ale poczekamy i jeszcze zmienimy tam przestrzeń i pozwolimy się rozwinąć temu ośrodkowi jeszcze bardziej. Jest to w naszym interesie, że podkreślam. My mamy być, przepraszam, miasto twórcze, to wszystko jest bardzo ważnym elementem większej całości. W związku z tym absolutnie ja osobiście temu projektowi bardzo sprzyjam i będę kibicował i wspierał. Pozwólcie Państwo, że ja też zabiorę głos, ponieważ miałem chwilę czasu po komisji porannej na przemyślenie tego tematu i taka refleksja mi przyszła do głowy, że tworząc samorządność w naszym kraju, nastąpił również podział odpowiedzialności za poszczególne szczeble szkolnictwa i tak wiadomo, szkolnictwo podstawowe i obecne jeszcze gimnazjalne należało się gminie, szkoły ponadpodstawowe, czyli średnie podlegają pod starostwo i szkoły specjalne podlegają pod starostwo. I można powiedzieć, że być może z czystego przypadku tak się na przykład stało, ale równie dobrze te szkoły mogły podlegać specjalne również pod gminy i w związku z tym tak naprawdę nie musielibyśmy przekazywać terenu starostwu, ale też musielibyśmy stanąć przed problemem zderzenia się z tym, co się zdarzyło. Także w moim przypadku to przekazanie terenu traktowałbym bardziej nie jako przekazanie własności starostwu powiatowemu, ale dzieciom, które będą z tego terenu korzystać. Proszę pani. Ja tylko chciałam zapytać przy okazji, bo ten budynek rzeczywiście, gdzie jest ta szkoła, to było pomste, tak prawda? On w ogóle nie spełnia żadnych warunków. I to już dawno trzeba było zrobić. Tylko ja się zastanawiam na przykład tak, panie burmistrzu, patrząc, no, jako radna, która w tym momencie ma decydować. A co z tym obiektem, który zostanie? Czy nie można go na przykład poprosić o jakąś tam zamianę dla nas, tam to się może przydało zrobić? Nie zrobić rozebrany, jak to jest przyszło. Też o tym rozmawialiśmy. Ja powiem Państwu tak, może jestem w tej konkretnej sprawie bardzo kiepskim handlowcem, że tak się wyrażę. W tej konkretnej sprawie, dlatego że jakoś nie szukałem do siebie miejsca i emocji, temperamentu i upusty związanym z tym, że żyjemy zachowaniem, z uwagi na wagę tego zdarzenia. Natomiast sygnalizowałem, że będziemy rozmawiać, ale w sposób honorowy, czyli nie chcemy z tego robić scenografię jakiegoś faktu, że może wystąpimy o ten budynek, jak rozkomunalizowali, może potem będziemy jakiś pomysł. Ten budynek to jest też jednocześnie obciążenie, bo nie trzeba się tam trzymać. Tak my musimy się zastanowić, w jakim celu. Może być nawet tak, ja przepraszam, teraz już tylko teoretyzuję przez akademickie spojrzenie, że powiat, jakby ratując się, żeby to finansowanie, będzie chciał ten budynek sprzedać na cele budynku wielorodzinnego i też się nic z tego nie stanie, ponieważ cały zakres uległ i dekompozycji, zmieniamy to wszystko, jeśli chodzi o zaplecze ulicy Kościuszki. Także zostawmy tę kwestię zupełnie otwartą. Proszę bardzo, pan radny. Myślę, przynajmniej to, co jest mi wiadomo, że dzisiejszy obiekt ten zostanie prawdopodobnie obiektem użyteczności publicznej. Oczywiście była rozmowa na ten temat, do tego tematu myślę, że burmistrz i zarząd powiatu wróci. Wcale nie jest powiedziane, czy to nie zostanie przekazane na rzecz miasta, czy nie. Istotą było to, żeby tam znajdowały się jakieś tam organizacje pozarządowe, żeby znalazły swoją siedzibę. I czy powiat, czy miasto generalnie, myślę, że ten cel zostanie utrzymany, ale to jest jakby przyszłość. Nie? Ale myślę, że sprzedaż nie wchodzi w grę i że na zarobek. Proszę pani radna. Ja po początkującym do was, jak zarówno panu burmistrzem i kolejnego rektorowa, chciałabym podziękować w imieniu ludzi z dzieci niepełnosprawnych za tą inicjatywę wspólną i chyba czuła przed takim nastawieniem, jakim burmistrz, tylko powiedział, że nie będzie na tym robił biznesu. Tak? To jest układ w stronę dzieci niepełnosprawnych, których niestety chyba nie przybywa. Nie ubywa nas, tylko nas przybywa, jest wielki układ. Stronę mieszkańców Jowie i stronę Pomóc Panu Burmistrzowi. Dziękuję.
Trzeba wystąpienie, czy nie? Ewy, nie widzę więcej. Ja jeszcze mogę, tak? Jeszcze pan przewodniczący. Ja nie będę politycznie, ponieważ są bardzo trudne sytuacje, czy cel szczytu, wszyscy zgadzamy się. Ale chciałbym chyba powiedzieć to, o czym wielu nas jeszcze myśli. Otóż chciałbym powiedzieć tak, że jeżeli robi się projekt, tak, to robi się do tego projektu kosztowy. I w związku z tym przy tym projekcie należy też liczyć cenę punktu. Powinna być ona pewną częścią całości projektu ujęta w kosztorysie. W związku z tym pamiętamy wszyscy, jak żeśmy tutaj rozmawiali na temat, no nie będę wspominał, ale też mówiliśmy najpierw projekt, kolega mówi, nie budujemy domu od dachów, tylko budujemy od fundamentów. I chciałbym zapytać panie burmistrzu. Jednak to nie od nas, to nie nasz pomysł była, żeby te struktury samorządowe podzielić się w sposób, że tak powiem, praktyczny co do kompetencji, ale i co do własności, tak? I czy nie jest naszym obowiązkiem, wspierając praktyczny cel, dbać o interes naszego miasta, bo chciałbym tutaj wspomnieć, że przed chwilką mówiliśmy na komisjach o 40 arach gruntu, które chcemy, jaki to był prawa, że miasto nie jest dodane, że tak i tak dalej, a w tej chwili to hektara podane. To są grunty niskie i czy my tu nie narażamy się na to, nie gospodarujemy. Teraz chciałbym powiedzieć, że wyższe powiem. A my się zajmuje biznesem, który przyjmuje się całe życie pracą swojej bramki. Jego pytanie rozumiem, absolutnie. Natomiast ja nie, ja mam być burmistrzem, gospodarzem i muszę zawsze to przepraszam, wszystko wyważyć. I wiem, że do końca świata będzie im dłużej i jak będziemy wymieniać wszelkie rodzaje zdania, czy tego pokazać mieszkania, czy tego wywoływać określone emocje. Ja tego tak nie czuję. Będę zawsze do swojego sposobu myślenia i satysfakcją do tego, co jakieś przemiany, jeśli chodzi o nasze rodery. Natomiast tutaj ja jeszcze podkreślam jedną rzecz. No, mamy do czynienia ze zjawiskiem wybitnie publicznym, społecznym i to w tym momencie te pytanie można potraktować jako absolutnie retoryczne. Prawo absolutnie nam pozwala, dopuszcza taką możliwość, stąd ten projekt uchwały tak przyniosły, jeśli chodzi o terroryzmę. I tutaj się nie dzieje nic, co mogło wywołać Państwa frustrację i niepokój, ale jestem przekonany, że jak powiatowi wyjdzie, to wszyscy będziemy mieć ogromną ilość emocji i satysfakcji. Ja myślę, że na to pytanie kolegi Żurowskiego bardzo dobrze odpowiedział Pan Przewodniczący. Tak, bo to jest własność publiczna. Musimy pamiętać, że wszystko, co jest samorządowe, jest publiczne. I niestety, w związku z tym, te kompetencje zostały tak podzielone. I tak jak kolega Szymański powiedział, gdyby to było, że szkoły specjalne są zadaniem własnym miasta, to byśmy my to musieli zrealizować. I to jest to. To nie jest żadne handlowanie, to nie jest zarabianie, to jest współpraca samorządu, przekazywanie sobie na cele. Jest to darowizna celowa. Proszę zauważyć, że jeżeli cel nie zostanie zrealizowany, to wraca do miasta. Nikt nie będzie tego, nikt nie może z tym nic zrobić, nie może sprzedać, nie może zamienić nawet. Jeżeli nie będzie budowane, to wraca. Panie Wojciechu, na skoro mówi to radny kawał. Godziny się dopowiedzą. Schował się, Krzysiu, tylko żeby jeszcze powiedzieć. Nie zgadzam się ani z panem przewodniczącym rady, ani z Krzyśkiem Krawatem kategorii ustrojowej, ponieważ szkolnictwo specjalne ma charakter lokalny i nigdy nie było kwestii samorządu, tylko lokalnego, gminnego. Nie, po prostu to miasta prezydenckie tak, ale nie my. Takiego woli porządku, żebyśmy za bardzo nie tak, ale się zdaje sprawę. Ja po prostu mówiłem o sytuacji, w której no tak czy inaczej robimy to dla naszych dzieci, a nie dla samorządu takiego czy innego. Proszę bardzo, pan radny. Żeby była jasność, nie mam żadnych oporów na temat przekazania tej działki, ale mam tu podpowiedź dla zarządu, że skoro macie pomysł na obiekt, w którym to się dotychczas znajduje, to może ten projekt poszerzyć również i o remont tamtego budynku. Myślę, że to by było logiczne.
podejście, tak, czyli budowa nowego i remont tamtego. Nie, ja mówię, do powiatu, bo skoro wam przekażemy, tak, to będą obydwa obiekty wasze, czyli grunt plus obiekt, który jest, czyli szkoła oficjalna, to może pokusić się w jednym projekcie również i o remont tego obiektu, jeżeli macie na to pomysł. Przekażę, ale ja tam jestem tylko pracownikiem. Nie, okej, okay, ja tylko podpowiadam. Pamiętacie Państwo, kilka lat temu taka była ogromna przerwa, dyskusja prasowa, internetowa na ten temat, gdy właśnie wyszło, że musi być zmieniony obiekt tej szkoły, bo jest niedostosowany kompletnie i padła propozycja, było szukanie rozwiązania, które rozwiązania problemu, że może tą placówkę przenieść do zespołu szkół w Kisielicach. I jaki opór społeczny, że gdzieś dzieci będzie mieć, czy ktoś będzie gościł. Także mało, że ta placówka tutaj będzie i będzie nowoczesna, to ona byłaby tutaj w zespole w szkół Konstytucji 3 Maja, a w tym pomysłu, że nawet nie lepszy jest, bo od razu zagospodarowanie terenu, tak zwany zbędą, gdzie jest pan trzeci nie można. I to chyba tutaj nie powinien być bardzo. Proszę, Ryszard, czy dalej w tamtym nowym budynku będzie, czy masz wiedzę, czy będzie wczesne wspomaganie rozwoju, kontynuowane, aż na to wiedzę, czy nie będzie szkoła? Nie. Widzę, że wyczerpaliśmy. Przechodzimy do głosowania, proszę Państwa. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Panowie, bardzo proszę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Starskiego? Wyżej zmieniony. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia własności prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Starskiego. Przy 17 głosach za oraz 3 wstrzymujących. Ponieważ przerwę już mieliśmy, to przechodzimy dalej. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Burmistrza, otrzymaliście Państwo sprawozdanie. Udzielam Państwu głosu, żeby powiedzieć pytania, wyjaśnienie. Prosiłbym nie wyprzedzać kolejnego punktu, deklaracji zapytań, tylko w sprawie konkretnej działalności. Skoro nie widzę, możemy przejść do punktu. Panie Burmistrzu, wracam do sprawy odmowy przez starostwo zatwierdzenia projektu budowlanego i odmowy wydania pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i infrastrukturowych. Stanowisko powiatu otrzymał wojewodę. Moim zdaniem przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania trzeba było się upewnić, czy możliwa jest taka lokalizacja. Pracownicy ratusza wydają zaświadczenie o zgodności z planem i zabudowie. Skoro nie było nikogo w ratuszu, kto autorytatywnie podjąłby taką decyzję, to trzeba było poprosić o opinię pana Kofana. Pan mówi, że obszar nas interesujący to zabudowa usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela. Ale wszystko zależy od interpretacji prawnej. Skoro można było w przeszłości na drodze miejskiej wybudować anegdę o okolicy ulicy Ostródzkiej, to może można tak zinterpretować plan, że kontenery będą mogły stanąć na kolejowej. Czy wystąpił Pan już w tej sprawie do sądu administracyjnego? Teraz zmiana planu pod potrzeby kontenerów byłaby precedensem, co najmniej nieetyczny. Bardzo podobna sytuacja była przy pracach przy poprzednim planie. Właściciel działki wnioskował o zmianę przeznaczenia działki z usługowej z mieszkaniem na mieszkalną przy ulicy Usługowej. Miasto nie wyraziło zgody. A teraz chciałoby post factum
ugryźć temat. Pytałam na którejś sesji, czy ma Pan jakieś alternatywne rozwiązania na lokalizację kontenerów, ale Pan powiedział, że kontenery staną na kolejowe. Miasto ma bardzo dobrą działkę, na której plan przewiduje zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną. To działka, którą ma ksiądz na Lipowym Dworze pożyczeniu. Można by część tej działki przeznaczyć na kontenery. Problem lokalizacji byłby rozwiązany, a kontenery oddaliłyby mieszkańców od zwierząt szukających cienia i rażących pod wodę. Miasto nie wykazuje zainteresowania sprzedażą tej działki, nic z niej nie ma, to może chociaż rozwiązałoby problem lokalizacji kontenerów. Na co odpowiadać? Na to, czy Pan złożył do sądu administracyjnego? Nie, zapraszam. Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, przepraszam, mamy mały. Nie ma tych możliwości, nie ma. Nie, no jesteśmy w punkcie na razie zapytania, w związku z tym będzie punkt odpowiedzi. Nie ma tego regulaminu. To jeszcze tak. Pan Pankowski na 37. Pan Pankowski na 37. sesji w swojej interpelacji wyraził opinię, jakby można było podatki płacić poza Iławą, zmieniając miejsce zamieszkania tuż przed końcem roku czy coś takiego. Jest to jakby instrukcja dla mieszkańców, co mają zrobić, aby nie chcieli płacić podatków w Iławie. Pan burmistrz miał się ustosunkować do tego i udzielić odpowiedzi na następnej sesji? Albo nie słyszałam, albo zapomniałam, mógłby usłyszeć tą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Miejsce do mieszkania nie ma znaczenia. Proszę bardzo, pan radny. Zapytanie, czy pan burmistrz miasto, może on tak, prowadziło w rozmowy z naszymi spółdzielniami mieszkaniowymi, gdyśmy wspólnotami na temat powiększenia ilości miejsc parkingowych. Dochodzi teraz do czyichś konfliktów. Samochodów przybyło w niesamowitym tempie. Wiele z nich po prostu zalega, ale widać jest, że takie stare ich zajmują miejsca. Ale tutaj pytam się w kontekście powiększenia tych miejsc parkingowych. Na przykład na Podleśnym jest cała masa terenów tak zwanych zielonych wzdłuż naszych ulic. I można byłoby powiększyć się tą ilość parkingowych, chociażby wzdłużnie, żeby zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo. Sam zauważyłem, że dochodzi do miejsc, do sytuacji konfliktowych, nawet prawie do bicia doszło. Ludzie nie mają gdzie parkować, zastawiają sobie samochody, inni nie mogą wyjeżdżać. Ja sam niejednokrotnie muszę zaparkować na terenie, no tak zwanym, może tak w zasadzie, już nie jest prawnikiem, ale był kiedyś i to coś trzeba z tym zrobić. Także rozmawiałem z prezesem swojego czasu w spółdzielni, na której praca, on tak zrzuca to trochę na miasto, że to są ulice miejskie, więc miasto, ale to chyba musi być wspólne współdziałanie. Bo ulica jest miejska, owszem, ale już zagranicznikiem są tereny spółdzielcze. To samo wiem, że na osiedlu na Dąbrowskiego to jest, no, tam też jest zupełnie nierozwiązany, znaczy nierozwiązany jakiś ten problem. Proszę bardzo, pan radny Czorowski. Ja chciałem prosić służby pana burmistrza, aby wstąpiły do firmy Animex przy alei Jana Pawła II z prośbą o uregulowanie, w jaki sposób na placu Prostoju przytrzymywania tych ptaków w samochodach publicznych. Jest to widok naprawdę wywołujący bardzo dużo współczucia dla tych zwierząt. Nie wiem, kto dla co za tym. Tam również o pewnym niebezpiecznym zapachu. No i przejazdka tam będę z dziećmi wzbudzuje wiele pytań, jeżeli chodzi o magazynowanie tych samochodów na tym.
temat, no ale podnoszę go, ponieważ sygnał mieszkańców otrzymałem od zaniepokojonych mieszkańców, sygnał ustny, obiecali, zobowiązali się, że to będzie na piśmie, a dotyczy zagrożenia, czują się zagrożeni w związku z planem budowy w podobnym Iławie firmy parkietu OBI. Wiąże się to oczywiście, ten niepokój, ze stratą miejsc pracy. Czy pan burmistrz ma jakąś wiedzę na ten temat? Prosimy o kilka zdań. Dziękuję. Zainstalować tak zwaną siłownię na wolnym powietrzu, zaś dalej w
nalewki asfaltowej, stan ulicy beznadziejny. Przypominam o ścieżce od zajazdu Wielka Żuława do rzeki Iławki. Ulica Żurawa, kłopoty z dojazdem, to uzasadnienie. I kolejna interpelacja od pana radnego Janusza Zaborowskiego dotycząca bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły podstawowej nr 5 w Iławie. W związku z ogólnopolską reformą szkolnictwa obecnej gimnazjum nr 2 w Iławie przy ulicy Wiejskiej zostaje przekształcone w 8-klasową szkołę podstawową i do tej placówki będą uczęszczać dzieci w wieku 6 do 15 lat. Odcinek tej ulicy charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów. Stwarza to bardzo niebezpieczną sytuację podczas pokonywania przejść dla pieszych. Wnioskuję o wykonanie analizy związanej z bezpiecznym dotarciem dzieci do szkoły i do domu. Proszę o rozpatrzenie ewentualnych propozycji, ograniczenie prędkości, drogi zwalniające i wyznaczona osoba do przeprowadzania dzieci przez przejście lub inne rozwiązania. To przekażemy panu burmistrzowi. Tak, odpowiedź jest, może być pisemna. W związku z tym przechodzimy do odpowiedzi. Proszę bardzo. No nie, już jest, przeprosiliśmy, to proszę przejść do odpowiedzi, cofać się na zacznę od pani Ani Zakrzewskiej. Pani Anna, ja w ogóle nie podzielam poglądu zarówno starostwa, jak i służb wojewody dotyczących właściwego czytania tego planu. Sprawę kieruję do sądu, wynajmuję profesjonalnego prawnika, który udowodni, że nic do skupienia jest prawidłowe. I proszę na tym etapie nie zadawać retorycznych pytań, że zaczynamy budowę domu od dachu i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy święcie przekonani, że w tamtym miejscu z powodzeniem możemy stawiać kontenery. Dodatkowy element jest to, że to będzie bezpieczeństwo oczywiście, bo to nigdy nie wiadomo nic na tym Bożym świecie. Zmieniamy sztan przestrzenny, jest to praktyka powszechna. Nie jesteśmy tu żadnym nadzwyczajnym wyjątkiem. Po prostu dla pewnego spokoju, do tego stylu trwały. W tamtym miejscu zaplanujemy tak bardzo literalnie, żebyśmy żadnych wątpliwości i ciągle się upiera takim jestem człowiekiem, że jedyne miejsce w tym mieście na kontenery to jest ulica kolejowa. I teraz opowiadam się przy okazji pani Jackowskiej. Ja mam do państwa taką prośbę, bo ostatnio przeszedłem takie ciekawe doświadczenie. Wybrałem się na walne zgromadzenie spółdzielnych i posłuchałem tam, jak tam się widzi problem niepłacenia czynszu i tak dalej. On wcale nie jest mniejszy niż u nas, bo licząc jakby proporcjonalnie zasoby, to w spółdzielni mieszkaniowej pracy jest 2 miliony złotych, a u was chyba w tej spółdzielni też 2 miliony, u nas jest 4. Niczym się na tym nie zgodujemy. Jest to jakby zachowanie standardowe wielu ludzi. Ja rozumiem, że państwo, mówiąc o opracowywaniu, bo pani mieszka w osobach spółdzielczych, pewnie z taką samą propozycją robicie do prezesa. Jasne, jasne. Ja w tym czasie, z mojego doświadczenia, bo nawet na początku kadencji zastanawiałem się, żeby uruchomić roboty publiczne na wszelkiego rodzaju wycinki i inne historie. Jak zobaczyłem, z jakim problemem, w sensie praw pracowniczych muszę się zmierzyć, to bardzo szybko mi się tego by chciało. I w tej samej konwencji, pewnie, że w celach spektakularnych, widowiskowych, obliczonych na materii, moglibyśmy wykonywać tego typu akcji, ale jestem przekonany 100%, to moje całe życie i doświadczenie zawodowe mnie to poświadcza, że nic by z tego nie wyszło. Po prostu. Ale ja myślę, że jak spółdzielnie nam przebije i pokaże, że jednak można, to ja się tu ukorzę i wszystkich przeproszę. To jest jakby kolejna rzecz. Bo pan burmistrz powiedział, że przekonani jesteśmy i to chciałabym wiedzieć, kto jest przekonany o tym, że na tej kolei tak nie jest. Ja nie mówię służby. Ja nie pracuję do samotności. Naprawdę, sam bym nic nie zrobił. Muszę mieć oparcie w postaci współpracowników, czyli my. A jak się pan pomyśli? No to nie jest nieomylny, ja po prostu muszę wiedzieć, kto co robię, to ma taki sens zawodowego podejścia do pracy. Podatki w Iławie, przyznam się szczerze, że ten temat ma charakter trochę filozoficzny i nie miałem dla niego serca, się nie zajmowałem, ale zobowiązałem do pytania pana skarbnika, że w trybie dwóch, trzech tygodni ma przygotować odpowiednie stanowisko. Jeszcze raz podkreślam, ja tego tak głogo i smacznie, ale też nie widzę, żeby może było cokolwiek z tym zrobić. Jeżeli chodzi o parkingi, parkingi są odwiecznym problemem w każdym zakątku świata, w każdej cywilizacji. To nie jest wymysł tuki łapski, nożny zalazek, tylko wszędzie jest to samo. Jest tylko gorzej. Jeszcze przybywają te zasoby w postaci przyciągają się w rodzaju lekko stezerowanych samochodów i efekt jest coraz gorszy.
będziemy się borykać do końca świata jeden dzieli dłużej. Rozmawiam ze spółdzielniami, porozmawiamy życzliwie, tutaj absolutnie nie próbuję słuchać psychologii, wyraźnie określając i uszczelniając się w jednej materii, że my infrastruktury czysto spółdzielczej zbudować jako miasta nie będziemy. Dlatego, że mamy swoje problemy. Ja tutaj pokazywałem miejsce w Westerplatte, gdzie od 10 lat istnieje koncepcja opracowania parkingu i dojazdu. Jestem w 100% naszkodany i nawet walce tam jeszcze nie kilkaliśmy, bo nie mamy pieniędzy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, byśmy teraz wchodzili wprost na tereny spółdzielcze. Ale ta druga strona jest bardzo rozwojowa i otwarta i my już rozmawiamy. Tam, gdzie jest tak zwana granica tego, czyli zaczyna się teren miasta, kończy się spółdzielczy, na pewno będzie kończyć wspólne przedsięwzięcia. Teraz przygotowujemy stanowisko dla Starego Miasta, jeżeli chodzi o wygenerowanie dwóch parkingów, z których jeden będzie naszym zadaniem, a drugi będzie zadaniem spółdzielni. I to jest jakby odpowiedź też na istniejący w tej chwili problem, że tak się wyrażę, stawiania tego budynku. I jeszcze raz podkreślam, o parkingach będziemy zawsze rozmawiać, po prostu, bo jest tylko trudny. Romek Krzysowski, ja mówię, no rzeczywiście, ale ja to też widzę i jest absolutnie problem. Ja myślę, że możemy bardziej apelować i tak dalej, bo to żadnych mocy sprawczych nie mamy. Przepraszam, że kolejne założyć. Adeusz Loc, Market Ozy. Nigdy w historii naszego miasta, chociaż zebrałem sobie dzięki straszne, bo akurat odchodziłem w 2002 roku, to Huraganem wyrosło w Iławie 4 marketki. Żaden z nich nie byliśmy bez pracy. Po prostu żaden teren w mieście nie został sprzedany pod tych sklepów poprzemysłowych. Zawsze to było sięganie potencjalnych inwestorów po tereny inne niż miejskie. Tak było w przypadku IZNS-u, tak wielu, wielu innych przypadków. Po prostu i teraz tak, nic nie wiemy o żadnym markecie OBI, o jego charakterze i tak dalej. Ja myślę, że należy nastawić ucha się interesować, ale proszę pamiętać o przepisach, o prawie. Jeżeli jest to teren, który przewiduje tego typu obiekty, a mamy takie w planie przestrzennym, to możemy tylko to obserwować. Także to proszę też jakby się z tym liczyć. Parkingi, ani nie ma pracy. Ja jeśli jakieś na to pytanie odpowiadałem, jeszcze by się tam narazili na to, że kłamie, bo kiedy opowiadałem o tym, że rejon ulicy Andersa i ulicy 1 Maja jest to rejon, który za chwilę zniesie nasze zainteresowanie, z uwagi na wyprowadzenie, bo wyprowadzenie z tego rejonu warszawskiego teraz nie musiało. One są na zapleczu, jest to budynek stary Ciechanowski, który absolutnie ulegnie na zebraniu. I to jest ten budownictwo i rodziny. I oczywiście fajnie by było, gdyby potencjalny nabywca tego terenu przetargu oczywiście publicznym, zaczął rozmawiać zarówno z OSS-ami, które są otwarte, może to potwierdzić radny Gutyński, na to, żeby samodzielny mały budyneczek zamieścił na usługi zlokowane na parterze budynku wielokrotowego. To samo, jeżeli podejmą rozmowę, mówię, potencjalni nabywcy z właścicielami tych sklepików, które stoją z stolą z kolei przodu. My taki sam dylemat będziemy mieli za chwilę, bo tam byliśmy też na takiej wizji z panem prezesem PSS Holand i z Wiesławem Lutyńskim na zapleczu ulicy Rykalskiej, która jakoś styka się z pobudowanym osiedlem przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Budowlane, że aby się chciało obracać tą koncepcję, pociągnąć ulicę, żeby cały ten mydły i mogiło tam jest zlikwidować i również na zasadzie do dogrywania się właścicieli poszczególnych działek, żeby je jakby wkomponować w ewentualne budynki wielorodzinne. Z mojego punktu widzenia jestem niezwykle atrakcyjny dla tych właścicieli, ale nie miałem rozstrzygać, czy to wzbudzi po danej stronie zainteresowanie. Także to jest jakby kolejna rzecz. Środowisko Erkieta. Pani Elżbieta. Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektuj budowy. Trzy akcenty, z których jeden nie będzie budowany, będzie zaprojektowany, czyli lodowisko skatepark Gliniańską. Oczywiście zgodnie z wisławską tradycją, każdy projekt, każda inwestycja musi być poobijana, obśmiana i okrzykana. Więc tutaj potrzebnie nie było do tego wyjątku. Natomiast wszystko się dzieje w terminie i do czegoś jeszcze się tego końca realizacji. Tak jak my się chcemy marzyć. Proszę przy interpelacji pisemnej, czy... Jeśli odniosę się do jednej interpelacji pana ministra Prochowicza, to jest bardzo interesujące spojrzenie. Mówię o rejonie Oczka na osiedlu Ostródzkim, nie czekając na kontrolowanie stosunków własnościowych, nie czekając na zmianę w planie przestrzennym, pokusić się o to, bo to robimy w różnych częściach miasta, między innymi za chwilę otrzymam
fragment ćwiczeń pod chmurką osiedla publicznego, tam gdzie jest gimnazjum jeszcze numer 2, żeby rzeczywiście byli z tym wcześniej. Troszeczkę pan się spóźnił, bo 2 tygodnie, bo my złożyliśmy już zgłoszenie do starostwa i jakby już przedstawiliśmy tą geografię tych oczek, nie oczek, przepraszam, ćwiczeń pod siłowni pod chmurką. Tym niemniej jest to dobre spojrzenie. Zobaczymy, jak nam się uda tym roku wygenerować, to jeszcze to zrobimy, a jak nie, to w roku następnym nie będziemy czekać na rozstrzygnięcie tego terenu. Oczywiście tam trzeba też wyważenie, odszkodowanie, zobaczymy. Ja się upieram, znowu ten niedobry upór, że osiedle piastowskie absolutnie nie może się ograniczyć do swojego boiska, tam nie wywołało tyle emocji. Musi mieć centrum interwencyjne sportowe wskazane przy oczu. Bo to wtedy ma sens, tam powstaje wielotysięczna społeczność, która taki kierunek jest kompletnie rozbawiony. Szkoła to jest zupełnie inny temat. Ludzie będą obawiać się, przyjdzie nam razem współpraca w następnej kadencji. Inny rozumiem jeszcze dwie pana Zaborskiego pisemna, a druga pana Zdrowowicza też może być. To jest wniosek do budżetu. Wniosek do budżetu, bardziej też tak kontraktowo. Nie, ja odnośnie tej interpelacji, ja chcę przypomnieć, że ja ją złożyłem tam w ostatniej sesji, tylko za późno miałem wtedy rozpatrywać i szczerze mówiąc, odpowiedź pisemną już otrzymałem. Także od pana burmistrza już nie oczekuję, tylko od zespołu do spraw odrzucania o bezpieczeństwie na drogach, bo zostało zgodnie z tym pismem przekazane do właściwości. Także Andrzeju, będę się do ciebie tam zgłaszał. Proszę. Bo na poprzedniej sesji pan Marciński Włodzimierz poprosił o pogląd na temat, o co się stało, co dostaliśmy, jak nam się współpracuje z regionalnym programem operacyjnym, środki europejskie, a jak z nami to wyciągnąłeś, na pewno się swoją wiedzą, którą będę uzyskał, nie podzielił z państwem, w związku z tym ja porównanie powiem w ten sposób, że otrzymaliśmy bardzo ważne projekty, rejon Wyspy Młyńskiej, to jest bardzo duży projekt i Lasek Miński. Ponadto jesteśmy pierwszymi rezerwowymi na projekt ścieżki rowerowe wzdłuż ogrodów Truskawka. W grze dzisiaj jest poniedziałek, tylko to się rozstrzygnie na Urzędzie Województwa, ale wiatry mamy przychylne i dobre fluity. Rozstrzygną się 4 nasze projekty związane z rewitalizacją miasta. To są projekty w postaci właśnie przeniesionych warsztatów, które budowy nowej ulicy warsztatów, a nowa ulica będzie biegła 8 murów więziennego i hal, to są w chwili rozbieramy. Trzeci projekt to jest ta fontanna, która tam już od pewnego czasu cieszy oko. Tam zostanie nam 80% środków i galeria jazzowa, która też państwa wiele emocji wzbudzała. Ja ten projekt dziedziczyłem po moich poprzednikach, także robię to z dużą przyjemnością też i myślę, że państwo to takim kliknięciem na początku, na końcu nam się to bardzo spodoba, tylko kwestia czasu. I to są te 4 projekty, ponadto w tej chwili przygotowujemy się też do aplikacji dotyczącej rozwiązania intermodalnego przywozu. To jest trzeci widzimy na tym rejonie i zupełnie też nowy fragment naszego miasta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy wnioski mieszkańców. Wpłynął wniosek wspólnej ławy o zabranie głosu na sesji w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Widzę, że jest pan Dariusz Kowalczyński. Bardzo proszę, panie radny. Jeśli można, ja bym głos oddał koledze z naszego ugrupowania, tak? Jeżeli nie ma to, nie ma problemu, to... No nie bardzo, dlatego, że był zaproszony wnioskodawcą pan Dariusz Kowalczyński. Pan Dariusz Kowalczyński jest dzisiaj upożniony w zabraniu głosu. Thank you.
prezentacja jest przygotowana nie przeze mnie, nie przez nas, tylko przez Stowarzyszenie 61, które prowadzi taki serwis mamprawo.pl. To mówię, że jeśli Państwo są zainteresowani sięgnięciem do źródła, wtedy można sobie zerknąć na ich stronę internetową i doczytać, dowiedzieć się więcej czegoś na ten temat. Tak jak ten slajd pokazuje, obecnie, w zeszłym roku było robione badanie przez tą organizację, w całej Polsce samorządów, które wprowadziły obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, jest na razie 1/5. Trend jest wzrostowy. Na moment badania tej inicjatywy kolejnych 10 samorządów zastanawiało się nad wprowadzeniem tej inicjatywy. Tak więc przypuszczamy, że gros samorządów będzie tę inicjatywę także do siebie wprowadzało. Co więcej, z tego co wiem, to na poziomie takim centralnym Sojusz Lewicy Demokratycznej partia SLD złożyła chyba w Sejmie wniosek ustawowy, taką projekt ustawy o wprowadzenie takiej inicjatywy do praktyki. Tak więc być może, jeżeli samorządy tego nie rozwiążą same, to przyjdzie taki przykaz z centrali na podstawie danej ustawy. Tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy badanie było w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku robione, 1/5 samorządów taką praktykę wprowadziło do swoich statutów czy też regulaminów. Ten slajd pokazuje taki przykład inicjatyw, które udało się zrealizować dzięki inicjatywie obywatelskiej. Dlatego chciałem też Państwu o tym powiedzieć, żeby Państwo widzieli, że to nie jest tak, że taka inicjatywa służy jednemu zagadnieniu, na przykład czy jednej tematyce. Tych tematów może być wiele. I tak na przykład w Jaworznie z inicjatywy mieszkańców radni wprowadzili budżet obywatelski. W Gorzowie Wielkopolskim powstaną pomniki Wincentego Witosa oraz żołnierzy wyklętych. A w Katowicach, dzięki inicjatywie obywatelskiej, seniorzy i rodziny wielodzietne otrzymają zniżki na wybrane usługi miejskich instytucji. Tak więc zakres, z którym się inicjatywa zajmuje w całej Polsce, jest dosyć skromny. Tutaj bardzo ważny slajd. Chciałbym Państwu tutaj tak mocno zasygnalizować to. Co warto wiedzieć o tej inicjatywie? Inicjatywa obywatelska służy mieszkańcom, ale tak naprawdę kładzie duży nacisk na to, żeby ta uchwała, która jest przygotowana przez mieszkańców, była przygotowana zgodnie z procedurą, która obowiązuje obecnie pana burmistrza jako osobę, która posiada inicjatywę uchwałodawczą, jak i rady. Tak więc mieszkańcy korzystający z tego prawa nie będą zwolnieni z całej tej procedury, nie będą mogli złożyć jakiegoś wniosku od tak, tylko to będzie trzeba było przejść całą procedurę, łącznie z opiniowaniem przez pana burmistrza, łącznie z opiniowaniem przez radcę prawnego. Mówię też o tym dlatego, żeby Państwo mieli świadomość, że inicjatywa uchwałodawcza nie jest lekiem na całe zło i mieszkańcy nie korzystają z tego non-stop. W związku z tym, między innymi nie korzystają z tego tytułu, że ona jest mocno obwarowana. Trzeba przygotować projekt uchwały, co nie jest zadaniem takim na 5 minut. I to też skutecznie zniechęca do tego, aby składać projekt uchwały dotyczące spraw, powiedzmy sobie, błahich czy może nieistotnych z punktu widzenia miasta. Kolejny slajd, też tutaj zwrócę uwagę na dwie sprawy. Inicjatywa obywatelska z praktyki innych samorządów wygląda tak, że pod takim projektem uchwały podpisują się mieszkańcy. Liczba mieszkańców jest do ustalenia przez radę. Część samorządów wnioskuje na przykład o stałą liczbę, na przykład 1% mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Inne samorządy opierają się na przykład na liczbie bezwzględnej, czyli 100, 200 czy 300 podpisach. To jest oczywiście do ustalenia przez państwa, przez radę miasta. Tak, sekundę. Ja mam, jeśli można, 5 minut. Ja miałem swoje sygnały takie, że nie wszyscy radni się może z tym zapoznali, więc ja bym chciał wypowiedzieć. Zaraz przejdę, bo może coś dopowiem, może się zrodzi jakieś pytanie, a jeśli się powielam z tym, co z Państwa wiedzą, to już będzie moja strata czasu. I tutaj, czyli sposób liczenia głosów czy podpisów jest do ustalenia, ale co najważniejsze i co ma największą moc w kontekście nas mieszkańców jako osób, które są zainteresowane tym tematem. Taka inicjatywa właśnie różni się tym, na przykład od wniosku mieszkańca, że radni muszą poznać się z tym tematem i ten temat musi być przedyskutowany na wszystkich komisjach.
I to jest najbardziej znacząca różnica wobec wszystkich innych instrumentów, które posiadamy, czy na przykład danych, do których możemy składać wnioski, czy wnioski mieszkańca. Dobrze, dziękuję bardzo, niestety czas. Dziękuję bardzo. Czy kolega ma jeszcze długo, bo ja bym chciał posłuchać jeszcze. Nie, niestety, niestety według regulaminu przysługuje tylko nie czas i przekazać. Strasznie jesteśmy po prostu, ja nie wiem, ja chciałbym... Dziękuję bardzo. Jeśli inicjatywę... To możecie panowie sobie porozmawiać po no, sesji. No, tak, posłucham. W związku z tym, że wprowadzenie tej uchwały wymagałoby zmian w regulaminie, który państwo treści odpowiedzi i korespondencji z panem profesorem otrzymaliście. Więc tutaj nie przewidujemy dyskusji dzisiaj, natomiast planujemy po wspólnych rozmowach jeszcze no, w tej kadencji Rady powołanie albo zespołu, albo komisji statutowej, która zajmie się tematem, no bo to wymagałoby takiej zmiany, jak i uaktualnieniem całego statutu, bo parę punktów w naszym statucie już się nieco zdezaktualizowało, także na spokojnie do tematu wrócimy i oczywiście wtedy będziemy głosowali poprawki i wtedy każdy z Państwa będzie mógł się w tej kwestii również wypowiedzieć. Przechodzimy do punktu komunikacji i oświadczenia. Proszę bardzo, pan radny Kowalski. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za na ręce pani dyrektor Iłowskiego Centrum Kultury za imprezę, która odbyła się w dniu 16 czerwca na terenie obiektu Stadionu Miejskiego. Wiem, że jestem wyrazicielem wielu mieszkańców Iławy z prośbą też o kolejne tego typu przedsięwzięcia. Podziękowania te kieruję dla wszystkich pracowników Iłowskiego Centrum Kultury za tak dobrą inicjatywę. Komunikatów, no to oczywiście zbliża się sezon urlopowy, życzę Państwu miłego wypoczynku, a spotykamy się na kolejnej sesji 28 sierpnia, to jest ostatni poniedziałek sierpnia, właśnie 12 tradycyjnie. 28, ostatni poniedziałek sierpnia wypada 28 dnia miesiąca, po godzinie 12. Wobec wyczerpania porządku 42 sesji Rady Miejskiej uważam za nieco. Dziękuję.